mały jak nie mały. Mamy fantastycznych sportowców, zawodników, trenerów i dzisiaj jest właśnie ten czas, kiedy chcemy docenić ich trud, ich zaangażowanie, ich całoroczny trening, to co dla nas robią, to co robią dla naszych dzieci, to co robią dla cieszyńskiego sportu. Szanowni Państwo, będziemy mieli dzisiaj okazję poznać te gwiazdy naszego sportu i myślę, że tutaj ogromne brawa dla wszystkich, którzy się dzisiaj pojawili. Myślę, że miasto Cieszyn jest bogate zarówno w obiekty sportowe, jak i w fantastyczne kluby, stowarzyszenia, fundacje, które prowadzą wszelkiego rodzaju działalność sportową, które trenują nasze dzieciaki, ale w których my, dorośli, też możemy uprawiać sport. Bardzo się cieszę, że w dzisiejszym dniu również potwierdza się to, że te nasze plany związane ze stadionem lekkoatletycznym, który już niedługo będzie modernizowany, będzie używany, ponieważ dzisiaj też będziemy nagradzali sportowców, którzy uprawiają lekkoatletykę, a myślę, że to jest najlepszy czas, patrząc na wyniki naszych sportowców na ostatniej olimpiadzie, że również w mieście Cieszyn będą warunki do tego, żeby uprawiać lekką atletykę. Mamy stadion, mamy boiska sportowe, mamy halę widowiskowo-sportową, na której możemy zarówno uprawiać łyżwiarstwo figurowe, jak i uprawiać hokej, a w lecie mamy rolkowisko. Myślę, że te wszystkie dyscypliny sportowe, które dzisiaj Państwo zobaczycie, będą tylko dowodem na to, że w Cieszynie, jak się chce, można uprawiać każdą dziedzinę sportu. Także ja bardzo serdecznie witam tutaj na tej naszej gali, na tym naszym małym święcie i bardzo proszę o wielkie oklaski dla wszystkich zawodników i trenerów, którzy zostaną dzisiaj nagrodzeni. Szanowni Państwo, Pani Burmistrz zaczęła swoją wypowiedź mówiąc, że zgromadziły się gwiazdy sportu, ale gwiazdy pojawiają się też w pewnym starożytnym powiedzeniu per aspera ad astra, przez cierpienia, przez trudy do gwiazd. I tylko Wy sportowcy wiecie, jakie trudy, jakie cierpienia, ile wysiłku, potu, łez musicie włożyć to, żeby potem pojawić się w takim miejscu i świętować, odbierać nagrody, a przede wszystkim osiągać wspaniałe wyniki. Moi drodzy, gratuluję sukcesów, gratuluję wyników, życzę dalszych wspaniałych osiągnięć. Bardzo dziękuję Panie Burmistrz, bardzo dziękuję Panie Starosto. Przystępujemy zatem do pierwszej części. Pana Piotra niestety nie ma z nami dzisiaj, ale w jego imieniu stypendium odbierze instruktor lekkiej atletyki w Integracyjnym Klubie Sportowym Cieszyn, Pani Marta Rokicka. Gratulacje. I bardzo prosimy o pozostanie na scenie Pani Marta. Kolejnym stypendystą, którego zapraszam na scenę, jest pan Mateusz. Medalista paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski w rzucie dyskiem. Wielkie brawa. Zapraszam na scenę panią Marzenę Daduj. Pani
Niemarzena jest członkiem kadry narodowej Polskiego Związku Łuczniczego. Dreska, medalistę, mistrzów Polski jiu-jitsu. Medalistą miasta Cieszyna jest Kamil Fałek. Medalista para lekkoatletycznych mistrzostw Polski w rzucie dyskiem niestety nie ma do dzisiaj z nami. Bardzo proszę o odebranie nagrody przez panią Martę Rybicką, instruktora lekkiej atletyki w integracyjnym klubie sportowym Cieszyn. Ma z nami również kolejnego stypendysty, pana Adama Gipca. Ale przypomnijmy sobie jego sylwetkę. To medalista mistrzostw Polski w futsalu. Wielkie brawa, niestety pana Adama dzisiaj z nami nie ma. Tam jest pani Anna Hernik. Anna Hernik jest uczestniczką ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w łyżwiarstwie figurowym. Zapraszam na scenę panią Marię Juroszek. Pani Mario, zapraszamy tutaj na środek. Nie tylko silne ramiona, także złote serce. Pani Maria Juroszek, medalistka mistrzostw Polski w arm wrestlingu. Najsilniejsza kobieta na Śląsku Cieszyńskim, ale najsilniejsza też duchem. Pomaga innym na co dzień. Wielkie brawo. Kolejne sportowe nazwisko na naszym firmamencie Cieszyńskich Gwiazd Sportu. Patrycja Kądziałka, uczestniczka Mistrzostw Polski w karate olimpijskim. W jej imieniu nagrodę odbierze pan Łukasz Polak, zawodnika Shindo Cieszyn. Medalista para lekkoatletycznych mistrzostw Polski w rzucie oszczepem niestety nie ma go dzisiaj z nami. W jego imieniu również nagrodę odbierze pani Marta Rybicka. Jeśli laureatki również z nami dzisiaj nie ma, pani Wiktoria Krystek, której sylwetkę zaraz państwo zobaczycie. Pani Wiktoria, uczestniczka mistrzostw Polski w karate olimpijskim, w jej imieniu nagrodę. Ale z całą pewnością jest z nami dzisiaj Bartosz Luter. Medalista Mistrzostw Polski w pływaniu. Niestety nie ma z nami kolejnego stypendysty, a jest nim pan Mirosław Madzia. W jego imieniu nagrodę odbierze znów pani Marta Rybicka. A pan Mirosław to również medalista para lekkoatletycznych mistrzostw polskich w pięciukowa. Myślę, że całe szczęście, że go nie ma, bo jest w tej chwili na olimpiadzie. Pan z panem
Mirosławem dla Państwa dzisiaj, ale nie uprzedzajmy faktów. Zaproszę na scenę w takim razie pana Filipa Mulawkę. Snowboardzista, uczestnik ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Stypendystą miasta Cieszyna jest również Antoni Olszar. Widzicie Państwo jego sylwetkę, kolarz, uczestnik Mistrzostw Polski w kryterium ulicznym. W jego imieniu stypendium odbierze mama. Zapraszamy. Niestety nie ma również z nami kolejnego stypendysty, którym jest Dominik Olszowy. W jego imieniu również nagrodę odbierze mama. A pan Dominik jest zwycięzcą klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski w Enduro. Niestety jest w Tokio Janusz Rokicki, medalista paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski w pięciu kulą. A 3 września trzymamy kciuki za pana Janusza. Wielkie brawa, na scenę zapraszam Nataszę Rymanowską. Medalistka Mistrzostw Świata w tańcu sportowym mażoletkowym nie jest dzisiaj na rynku w Cieszynie z nami. W jej imieniu nagrodę odbiera pani Anna Wysocka, prezes Stowarzyszenia Mażoletek Cieszyńskiej Gwiazdeczki. Za moment pojawi się medalista Mistrzostw Polski w jiu-jitsu, pan Patryk Spyra. Jest z nami również Wiktor Suchy. Uczestnik zawodów Pucharu Polski w snowboardzie. Niestety nie może być z nami kolejna stypendystka, pani Anna Tomica, którą sylwetkę zaraz zobaczymy. Pani Anna jest uczestniczką Mistrzostw Polski w maratonie MTB. Ale jest z nami Michał Węglosz. Michał Węglosz, uczestnik Mistrzostw Polski w kryterium ulicznym. Wielkie brawa. A na scenę zapraszam teraz pana Tomasza Wróbla. Tomasz Wróbel, medalista paralekkoatletycznej Mistrzostw Polski w rzucie oszczepem. Gratulujemy serdecznie.
jedna z najmłodszych stypendystek już teraz na naszej scenie zagości. Maja Wysocka, medalistka Mistrzostw Świata w tańcu sportowym mażoretkowym. Maja ma 10 lat, a już osiągnęła taki sukces. Także, szanowni państwo, duże brawa. Maja Wysocka trenuje w cieszyńskich gwiazdeczkach, mażoretkach trenujących pilnie w Domu Narodowym. Tym bardziej gratulacje ode mnie dodatkowo. Zapraszam ostatnią z tej grupy stypendystek, alfabetycznie ostatnią. Wszyscy są równi. Alicja Zbliczyńska, medalistka Mistrzostw Polski w jiu-jitsu. Jarosław Madzia, wyjazd na paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy oraz letnie Igrzyska Paraolimpijskie. Pan Janusz Rokicki. Wyjazd na paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy oraz letnie Igrzyska Paraolimpijskie. W tej chwili trzymamy kciuki mocno za naszych paraolimpijczyków oraz pan Tomasz Wróbel. Wyjazd na paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. No i w związku właśnie z panami mamy dla państwa specjalnie filmową niespodziankę. Bardzo proszę. Pozdrowienia z Wioski Paraolimpijskiej w Tokio. Ostatnie przygotowania, ostatnie szlify przed startem. Trzymajcie za nas kciuki. Mirek startuje 30. Pchnięcie kulą 2 września z urwyskiem, a Janusz 3 września w pchnięciu kulą. Do zobaczenia w TVP Sport.